Film powstaje przy współpracy z firmą Food Machinery Europe, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, która zajmuje się produkcją maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności i produkcji napojów. Ja nazywam się Konrad i zapraszam Cię do dalszej części materiału. Kategoria suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia oraz specjalnego przeznaczenia. To pytanie egzaminacyjne jest bardzo fajne z uwagi na to, że nie jest rzeczywiście trudne, nie ma tu żadnych norm do badania i wystarczy zweryfikować poprawność sterowania urządzenia. Oczywiście możemy je troszeczkę rozbudować z uwagi na to, że mamy również wyłącznik główny prądu, natomiast nie służy on do sterowania, ale no czemu o tym nie powiedzieć, nie wspomnieć tak naprawdę. Nie musisz tego robić na egzaminie, ale warto, żebyś wiedział, że na każdej suwnicy, na każdej hali jest jakiś wyłącznik główny suwnicy. My mamy sprawdzić sterowanie, czyli głównie będziemy musieli weryfikować to, co jest rzeczywiście tutaj na kasecie sterowniczej, zademonstrować, czy dany guzik rzeczywiście realizuje dokładnie w tą stronę sterowanie urządzenia, bądź wykonuje dany ruch, który jest opisany, przyporządkowany konkretnemu guzikowi, oraz czy wraca do pozycji neutralnej po puszczeniu oczywiście tego guzika. Więc co ja będę musiał zrobić? Przede wszystkim rozpocznę sprawdzanie każdego guzika po kolei zgodnie z oznaczeniem. Więc na początku, w momencie, gdy jest rozłączone urządzenie, ja muszę je sparować, czyli wcisnąć tak zwany łącznik bezpieczeństwa stop i trzykrotnie wcisnąć w tym modelu urządzenia kierunek góra. Zobaczcie, że teraz mamy załączone urządzenie. Również tutaj możemy popatrzeć sobie, że rzeczywiście czerwone światło na suwnicy sygnalizuje mi załączenie urządzenia. Warto chyba o tym wspomnieć na egzaminie, jeżeli chodzi o ten model urządzenia. Natomiast w waszym modelu urządzeniu nie zawsze będzie taka sygnalizacja. I teraz tak, jeżeli chcemy sprawdzić na przykład jakieś elementy, to powłączajcie sobie guziki, bo jeżeli nie widać oznaczenia, a tutaj na przykład nie widać, to ja sprawdziłem, czy ten guzik jest do czegoś przyporządkowany. Usłyszałem, że służy on do sygnalizacji dźwiękowej w tym przypadku. Czyli mówię inspektorowi, że teoretycznie zgodnie z oznaczeniem dany przycisk służy do załączenia sygnału dźwiękowego urządzenia. Kolejne dwa przyciski, które teraz chciałem tylko pokazać na początku, nie mają funkcji, więc je, słuchajcie, ominę. Przejdę i zacznę od góry po kolei i jeszcze raz do samego dołu. Na egzaminie muszę inspektorowi pokazać, że strzałka w dół będzie to oczywiście mechanizm podnoszenia w kierunku dół. Natomiast warto na egzaminie pokazywać dwie prędkości jazdy. Zwróćcie uwagę, gdzie jest rzeczywiście mechanizm, więc żeby on był dla nas bardziej widoczny, podjadę nim sobie na środek, tak żebyście mogli zaobserwować wszystkie ruchy. Tak, żeby było blisko strzałek. Czyli pierwszy przycisk, mechanizm podnoszenia w kierunku dół, wolne ruchy, obserwujemy sobie, czy zblocze jedzie w dół. Zblocze jedzie na wolnych obrotach w dół. Druga prędkość, mocno naciskamy, czyli drugi rzeczywiście poziom. Szybkie ruchy, jak widzimy, jedzie na szybkich ruchach. Zwracam też szczególną uwagę, że jeżeli było zblocze w momencie, gdy zadziałała krańcówka górna, to nie zacznijcie sobie od załączenia ruchu w górę. Musicie sobie załączyć od kierunku w dół. Następnie kolejny guzik opisujemy zgodnie z oznaczeniem. Piktogram mówi nam o tym, że zblocze, czyli mechanizm podnoszenia, powinien podnieść zblocze do góry. Wolne ruchy i jedziemy na wolnych ruchach. Wciskamy mocniej guzik i włączamy szybkie ruchy. Załączenie szybkich ruchów. OK. Zobaczcie, że dwie prędkości sprawdzone prawidłowo. Dwa guziki mamy z głowy. Następne guziki będą to guziki, przyciski sterowania mechanizmu jazdy wciągarki bądź wciągnika. U nas oczywiście wciągnik. I będzie to ruch prawo-lewo. Patrzcie sobie zawsze na tło
czyli kolorystykę oraz kolor strzałki. Żółte tło, czarna strzałka. Weryfikujemy również na urządzeniu najpierw, popatrzcie, żółte tło, czarna strzałka, jazda mechanizmów ciągnika w prawo, wolne ruchy, drugi poziom wciskam guzika, szybkie ruchy, czyli działa zgodnie z oznaczeniem. Następny, czarne tło, zobaczcie, żółta strzałka, patrzymy sobie na suwnicę, czarne tło, żółta strzałka, jazda mechanizmów ciągarki w lewo, wolne ruchy, pierwszy poziom, szybkie ruchy. Zwróćcie uwagę, że na razie każdy przycisk, który zweryfikowaliśmy, działa zgodnie z oznaczeniem, a po puszczeniu przyciski wracają do pozycji neutralnej. I oczywiście trzeci rząd guzików, ta sama zasada. Popatrzcie na tło i oczywiście strzałkę po skosie. Tło czarne, żółta strzałka po skosie. Tło czarne, żółta strzałka po skosie. Wobec tego wiemy, że suwnica ma pojechać w naszym kierunku. Wolne ruchy, szybkie ruchy. Mamy zaliczone, czyli dwoma prędkościami. Następny guzik. Żółte tło, czarna strzałka. Porównujemy. Żółte tło, czarna strzałka. Suwnica ma pojechać do przodu. Wolne ruchy, szybkie ruchy. Działa prawidłowo, guziki, przyciski wróciły do pozycji neutralnej. Dwa guziki, które nie mają funkcji w tym urządzeniu. Sygnał dźwiękowy, o którym już powiedzieliśmy. I oczywiście nie tylko parowanie urządzenia, ale również łącznik bezpieczeństwa stop. Ale uważajcie, żeby sprawdzić łącznik bezpieczeństwa stop, trzeba zrobić to podczas ruchu. Jakiegokolwiek. Ja wcisnę sobie jazdę w dół i zobaczcie, że suwnica jedzie. Zblocze w dół i podczas jazdy wciskam łącznik bezpieczeństwa stop. W tym momencie, jak widzicie, pomimo tego, że trzymałem guziki, bądź trzymam, załączam, rzeczywiście zblocze nam nie jedzie w dół. Czyli łącznik bezpieczeństwa stop zadziałał prawidłowo, ponieważ rozłączył nam całe sterowanie naszego urządzenia. Jak widzicie, nie mogę wykonywać żadnych ruchów, a na urządzeniu mi się wyświetla stop oczywiście. Weryfikując to w ten sposób na egzaminie, oczywiście musimy zweryfikować, sprawdzić każdy guzik, więc jeżeli macie coś dodatkowego, to go też sprawdźcie. Natomiast na naszym modelu urządzenia nie mamy możliwości już wykonywania jakichkolwiek innych prób. W związku z tym pytanie oczywiście mamy zaliczone na egzaminie.